witam wszystkich. Cieszymy się, że możemy, jesteśmy dumni, że możemy pod szyldem właśnie Strażników Wolności. No to mamy dzisiaj ten piknik wolności. Witamy Dariusza Peruna. Witamy, siemanko. Jednego z głównych organizatorów tej wspaniałej imprezy wolnościowej dla dzieci. Cześć, witam wszystkich. Nazywam się Anna Górna, jestem z Międzyrzecza. Witamy na pikniku wolności, pikniku rodzinnym. Dzień z okazji Dnia Dziecka. Spotkaliśmy się tutaj, żeby spędzić cudownie czas. I chciałam też powiedzieć, że otwieramy przedszkole. Przedszkole na bazie ideologii Montessori oraz przedszkoli leśnych. Także są to takie przedszkola alternatywne, które podchodzą z szacunkiem do dziecka. Jest nacisk na samodzielność, dziecko poznaje świat poprzez doświadczenie, a przede wszystkim chodzi o to, aby spędzać dużo czasu w naturze, która bardzo korzystnie wpływa na rozwój mózgu. W ogóle dzieci są po prostu szczęśliwe, potrzebują tego kontaktu z naturą. Może teraz oddam głos. Witam wszystkich serdecznie. Na imię mam Iwona. Przyjechałam z Zielonej Góry wspierać tutaj cudownych ludzi, cudowną inicjatywę. Sama prowadzę językowe przedszkole Montessori w Zielonej Górze od kilku lat. W tym roku również przymierzałam się do tego, żeby kolejne otworzyć przedszkole i szkołę leśne Montessori. Może Iwonko, powiesz jeszcze coś o edukacji Montessori, bo ja tak dopiero wchodzę w te tematy, uczę się, czytam, ale ty już prowadzisz wiele lat w przedszkole i podobało mi się, kiedy opowiadałaś o samej Marii Montessori, jak to wyglądało, kiedy ona otwierała szkoły i no system jakby wyniszczał ją, tak? Nie zamykali te szkoły po wojnie. Po wojnie spalono wszystkie książki Marii Montessori i tak samo szkoły były zamykane z tego względu, że ludzie, którzy edukowali się i korzystali z
filozofii Marii Montessori z dzieci, z pomocy, a później one się rozwijały, w pewnym momencie były niewygodne. Czyli my jako naród mamy być ograniczeni, nie mamy samodzielnie myśleć, a edukacja Montessori, oprócz tego, co mówiłaś, że skupia się też na takiej samodzielności, ale też na takim samodzielnym myśleniu, na krytycznym myśleniu. Opowiadałaś o tych dzieciach niepełnosprawnych, jak pięknie one się rozwijają. Mogłabyś powiedzieć, jak to było w przypadku Marii Montessori? Maria Montessori była pierwszą lekarką we Włoszech, a jedną z pierwszych na świecie. I pracowała z dziećmi upośledzonymi, kiedy zobaczyła, że z okruszków chleba, które spadają na ziemię, one zaczęły coś tworzyć, zwróciła uwagę na to, że umysły tych dzieci, mimo że są upośledzone, one mimo wszystko myślą, są aktywne i zaczęła tworzyć dla nich pomoce. W pewnym momencie, kiedy zrobiono takie testy dla dzieci zdrowych i dla dzieci chorych, stwierdzono, że te dzieci upośledzone mają lepsze wyniki. I tak się zaczęła historia. Czego też dążymy i na czym się skupiamy, to to, żeby stworzyć dla dzieci takie miejsce, w którym będą mogły rozwijać się. Dlatego, że w edukacji w ogóle szkolnej, niestety, moim oczywiście skromnym zdaniem, cała podstawa programowa jest do wymiany. Jeśli w tej chwili będzie miała wyglądać, a prawdopodobnie będzie tak wyglądać, że dzieci będą siedziały przed komputerami, to moim zdaniem nie jest to edukacja. Dzieci przede wszystkim muszą mieć kontakt ze sobą. Nie wspominając już o całej naturze. No my musimy teraz zadbać o nasze dzieci, bo my już widzimy efekty tego zdalnego nauczania, które są po prostu katastrofalne. Statystyki pokazują, że młodzież, samobójstwa wśród młodzieży wzrosły o 25%. Teraz ostatnio były badania wśród dzieci z Wielkopolski i tam wśród prawie 50% dzieci mają myśli samobójcze. Także to zdalne nauczanie jest, no, wyniszcza nasze dzieci, ich psychikę, uzależnia ich od komputera, od internetu, bo rodzice nie są w stanie upilnować ich, co one robią przy tym komputerze. Zazwyczaj one zostają same. To ich ogromnie stresuje. Po prostu brakuje tego kontaktu z dziećmi. No, moje dzieci są jeszcze w przedszkolu, ale koleżanki opowiadają, że jak córka dowiedziała się, że już znowu mogą iść do szkoły, znowu rząd pozwolił, to ona była przeszczęśliwa, zaczęła się stroić, pięknie ubierać, zadbała o siebie, a tak to te dzieci siedzą pozamykane w tych czterech ścianach. A rodzice pytanie? Ciężko pracują i nie mają czasu też się nimi zająć, a tutaj takie miejsca są po to, żeby te dzieci się rozwijały. Pytanie, co będziemy mieć na jesień, bo my już wiemy, co może się dziać. Chcemy tych innych miejsc, chcemy stworzyć dla tych dzieci, bo to jest przyszłość. Nie widzimy takiej edukacji przy komputerze, w samotności, z ocenami. Tak naprawdę, jak cokolwiek by mnie dotknęła, czy to oceny, czy to te sprawdziany, moim zdaniem powinny być zajęcia jakieś projektowe, projekty, robienie coś razem. Na bazie tej edukacji takiej na przykład fińskiej, gdzie są bardzo dobre efekty, uzyskują świetne wyniki w egzaminach uczniowie. Ale w takich egzaminach końcowych. Tak. Nie są oceniani, tylko uczestniczą. Te zajęcia wyglądają tak, że one, uczniowie uczestniczą w projektach. Myślę, że jest ogromna potrzeba w tych czasach tworzyć takie miejsca dla świadomych rodziców i ich dzieci, w których nie będzie tego wszystkiego, co się dzieje na obecną chwilę. Czyli to, do czego nas przymuszają, a w tej chwili to, do czego będą zmuszać nasze dzieci. Bo ogólnie mówi się, że nie są. Jeszcze nie jesteśmy do niczego zmuszani. Pewnie wiecie, o czym mówię. Natomiast jeśli za chwilę będzie, bo już zaczyna być taka segregacja, no to poniekąd jesteśmy zmuszani delikatnie, a później mocniej. Więc będą potrzebne takie miejsca
jak tworzy Ania z Darkiem, czyli miejsca świadomych ludzi, żeby te dzieci były szczęśliwe i zdrowe.